Kolejne spotkanie, kolejna obszerna porcja Ewangelii według Świętego Marka, bo teksty, które nas dzisiaj będą zajmowały, to faktycznie praktycznie cały siódmy rozdział i aż do 21 wersetu rozdziału ósmego, więc tekstu jest całkiem sporo. Natomiast siłą rzeczy będziemy musieli również sięgnąć i troszeczkę nawiązać do, do motywu dotyczącego właśnie pierwszego cudu rozmnożenia chleba, który był już omówiony. W, w, rozdziale, w rozdziale szóstym w 35 po 44. Bo, tak jak wspominałem, kiedy rozmawiałem też z chłopakami, że. Że nie jesteśmy w stanie tych tekstów od siebie oderwać, musimy je po prostu wspólnie ze sobą powiązać. Między innymi właśnie ze względu na tekst komentarza Jezusa z 52 wiersza, rozdziału 6, że uczniowie boją się na jeziorze, są napełnieni lękiem wobec tego, co się dzieje, ze względu na sprawę z chlebami. Nie? Że gdyby zrozumieli o to, co chodziło z chlebami, to, to ten lęk nie byłby obecny. Więc ja mam takie poczucie, że znaczenie rozmnożenia chleba w Ewangelii Marka i tak. Na marginesie to jest w ogóle jedyny chyba cud, który jest poświadczony przez wszystkie cztery Ewangelie, niezależnie, czy to są Synoptycy, czy, mhm. czy Jan. Więc widać, jakie jest znaczenie tego, tego tekstu. Natomiast u Jana to jest typowe, że Jan nie, nie opisuje no właśnie cudów jako cuda, tylko jako znaki, nie? czyli że one nie są tylko jakimś zdarzeniem, działaniem, ale są Wskazują na to. są treść za nimi idzie pełniejsza, głębsza treść, której trzeba poszukiwać. Wskazują na tożsamość Jezusa jako I tutaj mamy dokładnie tę samą historię, więc chleb nie jest tylko cudem rozmierzenia chleba nie jest tylko cudem rozmierzenia chleba i nakarmieniem ludzi, tylko on ma w sobie pełniejsze znaczenie i trzeba tego znaczenia poszukać, bo to jest tutaj bezpośrednio wskazane w tym fragmencie. Ja myślę, że w ogóle w dotychczasowych studium Właśnie pokazaliśmy też, że te różne historie, one są naładowane teologią, tak pewną myślą teologiczną, że to nie są tylko historie, to wydarzyło się to lub tamto, mm, no jasne. ale one pokazują pewną treść. Od, od, odsłaniają to, tożsamość. Tak. Kim jest Jezus i jakie jest tego znaczenie dla, dla każdego z nas. Pan, panowie, to ja mam taką e, prośbę, e, bo w moim odczuciu, jeśli na przykład w tekście biblijnym pojawia się coś takiego jak powtórzenie. Tak? To, to to jest coś nie, nie, niezwykle istotnego. Z wielu względów. I kiedy tak retorycznie można by powiedzieć, czytamy sobie ten tekst z takiej perspektywy, to z jednej strony oczywiście powtórzenie danej frazy czy danej myśli ma swoje znaczenie, ponieważ podkreśla się ważność pewnych treści, ale z drugiej strony, jeśli mamy do czynienia z powtórzeniami pewnych sekwencji, zdarzeń, historii i tak dalej i jednocześnie ze sobą zestawimy, to jesteśmy w stanie wychwycić różnice Ja mam takie wrażenie, że czasami te różnice są w stanie nam więcej powiedzieć o danej o danym przesłaniu, niż podobieństwa, które wystąpią y, pomiędzy nimi. Chociaż te podobieństwa zmuszają nas do zestawienia. No tak, właśnie, więc to jest ten, 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 ten zabieg, ten celowy zabieg, który y, y, zwraca uwagę naszą na, na, na czytanie tego tekstu w taki sposób. Więc ja mam taką propozycję, żebyśmy zestawili ze sobą dwa dwa cuda karmienia na tym etapie i mogli się nad nimi chwilę zastanowić. W pierwszej kolejności nad tym, co jest wspólne pomiędzy pierwszym a drugim, a w drugiej kolejności zwrócimy uwagę na różnicę pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, po to, żeby płynnie przejść w tej narracji i zrozumieć istotę właśnie całej tej sekcji chlebów, która odsłania się przed czytelnikiem. Więc mamy pierwsze, pierwsze rozmnożenie chleba, to jest historia opisana w rozdziale szóstym, wersety 35 po 44. I drugie... Rozmnożenie chleba, ósmy rozdział, wersety od pierwszego po dziesiąty. Jakbyście mogli przeczytać jeden fragment i drugi fragment, i potem spróbujemy to dość dynamicznie podsumować i wyciągnąć jakieś, jakieś wnioski. Czytam pierwszy fragment. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie, jego rzekli: Miejsce z pustej, godzina już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do jedzenia. A on odpowiadając rzekim. Dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli, pięć i dwie ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po stu i po pięćdziesięciu. On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi. I owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich. I wszyscy jedli i nasycili się. I zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów. Mhm. Okay, dzięki. I drugi fragment, rozdział ósmy od pierwszego. W owe dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: Żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze. A przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mu uczniowie jego: skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj na pustyni? I zapytał ich: ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: siedem. I pojecił ludowi, Usiąść na ziemi. Wziąwszy te siedem chlebów i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi i kładli przed ludem. Mieli też kilka rybek. I pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. A jedli i nasycili się i zebrali siedem koszów resztek chleba, które zbywały. Było ich zaś około czterech tysięcy, i rozpuścił ich. Zaraz też wsiadę do łodzi z uczniami swoimi i przybył w okolice Dalmanuty. Okej, okay, serdeczne dzięki. Panowie, więc pierwsze, pierwsze, pierwsze strzał. Podobieństwa pomiędzy tymi dwoma tekstami. Co jest wspólne, co jest takie kompatybilne i podkreślone właśnie poprzez powtórzenie? Tłum, głód, nakarmienie. Brak wystarczającego zaopatrzenia. Co jeszcze? Jezus pyta jakby próbuje zmusić ich do myślenia albo mm -hmm. do, do, do jakiegoś działania. Chociaż za drugim razem na początku jakby to inicjują też uczniowie. Tak? Mm -hmm. Okej. Okay. Więc to już może być jakaś drobna różnica, która występuje pomiędzy tymi tekstami. Za każdym razem pani się pyta, ile macie chlebów. Tak jest. Czyli jakie są wasze zasoby. Tak? tak jest. I za każdym razem są trochę, jest trochę chlebów i jest, są też rybki. Czyli podobnego rodzaju. Więc w obu przypadkach mamy po prostu sytuację, w której... I zawsze zostaje. Tak, i mamy zawsze pozostają resztki. Ale w, w jednym i w drugim przypadku mamy tłumy, głodne tumy, y, jakieś zasoby, które są niewystarczające, które Jezus y, rozmnaża. Dzieli ludzie są najedzeni, pozostają resztki. Więc obrazem ogólnym jest na pewno to, że Jezus wychodzi naprzeciw potrzeb y, człowieka, potrzeby głodu, poprzez rozmnożenie chleba y, w porządku. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma tekstami? Ja sobie podkreśliłem kilka, ale jakbyście też mogli swoje przemyślenia w tym zakresie podzielić. Czym się tak. różni pierwszy tak za drugiego pod względem właśnie y, tego, co tam zostaje opisane, wskazane przez autora? No, są różnice w liczbie tego tłumu. Mhm. Około pięć tysięcy, cztery tysiące. Okej, czyli w pierwszym przypadku mamy około pięciu tysięcy mężczyzn, tak? bo my nie mamy pełnej liczby, mhm. tylko wska 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 wskazani zostają mężczyźni. Różnice w zasobach? W, w pierwszym przypadku mamy ile chlebów? Pięć i dwie ryby. Pięć chlebów, dwie ryby, w drugim przypadku mamy siedem. siedem. Chlebów chlebów i, I kilka, 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 kilka ryb. Niby? To, że ryby nie są istotne w tej historii, jest dla mnie oczywiste, z czego to wynika. Z pytania, które Jezus postawi uczniom w rozdziale ósmym, kiedy będą płynąć łódką przez jezioro. Czy nie pamiętacie, ile zabrałem koszy? Więc w ogóle temat ryb odchodzi na bok. Tylko jest koncentracja. Zjad... Wszyscy zjadali ryby do kostatniej ości. Zostaje koncentracja na, na, na chlebie i na, na koszach. tak? tak. Natomiast. To jest, to jest na pewno ważny czynnik, tak? Czyli w jednym przypadku mamy właśnie 7, w drugim przypadku, znaczy w pierwszym przypadku 5, w drugim 7. No i ile zostaje tych koszów okruszyn w jednym i w drugim przypadku? W pierwszym 12, a w drugim 7. Okej. Okay. Czyli w pierwszym więcej niż było tych chlebów, chlebów. a w drugim odpowiada ilości chlebów. Okej, okay, dobrze. Kolejna rzecz. Czy zwróciliście uwagę na kwestię dotyczącą tego, w jaki sposób są, nie wiem, porządkowani, jak siadają, jak są obsługiwani, w cudzysłowie właśnie, ci, którzy stają się przedmiotem tej troski Jezusa? No, w pierwszej historii jest obowiązek usiąść grupami. Okay, pogrupowania, nie? W tak. drugim przypadku jest to w ogóle nieobecne, nie? Tak, chociaż może jest to w domyśle, bo Jakoś musieli policzyć ich. A jakoś ja, tak. jeżeli każdy apostoł by powiedział, ile grupek obsłużył, to wtedy łatwo. Natomiast... Albo, albo mieli doświadczenie po pierwszym, już umieli spojrzeć poprzez porównanie po pamięci. No okej, okay, tylko że to jest też tak, że y, umówmy się, że narrator w Ewangelii jest wszystko wiedzący. Tak? Czyli powie nam wszystko to, co chce powiedzieć, i nie powie nam tego, czego no, nie chce no powiedzieć. No to w pierwszej historii, 40 w 40. wersecie jest napisane: Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. Tak jest. Jest to grupowanie. W drugim przypadku nie akcentuje w ogóle tego, tego wątku. A jakie są konteksty? Bo tak jak też ostatnim razem rozmawialiśmy na ten temat, kontekst jednego i drugiego zdarzenia, czyli czas miejsce okoliczności są często choć kluczowe dla zrozumienia sensu właśnie danego wydarzenia. Więc jaka jest różnica kontekstualna pomiędzy pierwszym wydarzeniem a drugim wydarzeniem? Gdzie się dzieje wydarzenie nakarmienia pięciu tysięcy? Jak wynika z tekstu? Ogólnie rzecz ujmując, bo może widzę, że szukacie szperacie w tekście, a tak. nie, niekoniecznie to widać. Chyba Galilei jest te pierwsze. To jest oczywiście Galilea, ale kontekst poprzedzający jest taki, że Jezus znajduje się w okolicach Kafarnaum i do niego wracają uczniowie ze swojej misji. On widząc po prostu ich, że są umęczeni, odpływa z nimi wzdłuż brzegu, czyli prawdopodobnie w kierunku południowym wzdłuż brzegu jeziorskiego, zachodniego brzegu Jeziora Galijskiego. Więc widzimy, że ta pierwsza sytuacja dzieje się na zachodni brzegu, czyli na terytoriach powiedzmy tej, te terytoriach Galilei, w pośród miasteczek żydowskich, tak? I generalnie głównie... społeczność, społeczność mieszkańców tego miejsca jest głównie żydowska. Ale kiedy będziemy w historii opisanej w rozdziale ósmym, to werset 31 rozdziału siódmego wskaże nam bezpośredni kontekst. I tutaj widzimy jaki jest kontekst. 31 tekst, gdybyś mógł przeczytać Konrad. Gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł Przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem Ziemi Dziesięciogrodzia. Okej, okay, czyli jesteśmy w tym przypadku już po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, więc konteksty są totalnie różne, bo w jednym przypadku mamy kontekst żydowski, a w drugim przypadku mamy kontekst miast pogańskich, dekapolu, miast grecko-rzymskich. No dobrze, no to teraz jakie wnioski jesteśmy w stanie tak wstępnie wyciągnąć z takiego porównania i kontekstualnego, i właśnie dotyczącego tych różnic występujących pomiędzy jednym i drugim tekstem? Albo może wiecie co jeszcze? Spróbujmy sięgnąć do historii, która znajduje się pomiędzy nimi i wtedy w tej perspektywie jeszcze nam to rzucić y, może trochę szerszego światła, światła na całość dlaczego? Dlatego że pomiędzy tymi dwoma historiami jest właśnie y, opisane szczególne wydarzenie, spotkanie Jezusa z kobietą sylofenicką, bo Jezus na pewnym etapie opuszcza Galileę, ziemię Izraela, idzie na północ w okolicy Tyru i Sydonu. No i tam się spotyka z kobietą. I wiecie, no czasami kobieta potrafi zmienić perspektywę mężczyzny, tak? No to chyba się wszyscy z tym zgodzicie. I tutaj też jest taka historia, która wydaje się być taką, nie wiem, przełomową w ogóle w całym, w całym opisie tej sekcji chlebów. Więc spójrzmy sobie do tego tekstu jeszcze i spróbujmy to wszystko pokleić w całość. Rozdział siódmy i wesety od 24 po 30. Okej, ja to mogę przeczytać. I wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru. I wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką rodem z Syrofenicji. I prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on rzekł do niej: Pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona, odpowiadając, rzekła do niego: Tak jest, panie, Także i szczenięta jadają pod stołem z okruchu szyn dzieci. I rzekł do niej: Dlatego słowa idź. Demon wyszedł z córki twojej. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu a demona nie było. Okej. Okay. I po tym spotkaniu właśnie z kobietą syrofenicką, i po tym wydarzeniu, po, po tej nieustępliwej wierze, którą obserwujemy w tej kobiecie, Jezus nie wraca już na terytoria Izraela, ale 31 wiersz mówi właśnie o tym, że opuścił okolice Tyru i Sydonu i przeszedł właśnie do Dekapolu i zaczął przebywać w miastach pogańskich. Co jest elementem, który nam spaja te trzy historie w całość? Bo jest tutaj motyw, który je łączy ze sobą. Chleb. Chleb. Najpierw Chrystus rozmnaża chleb. Tutaj z kolei em, w mowie pojawia się chleb, w przemówieniu, w dialogu mhm. mówi, że no, najpierw chleb jest dla dzieci, ale ona wykorzystuje jakby ten motyw i mówi o kruszynach. No i Jezus idzie do Dekapolis e, i tam znowu następuje rozmnożenie chleba. Okej, okay. więc mamy motyw chleba i mamy motyw okruszyn, okruchów, tak, które pojawiają się pomiędzy tymi wszystkimi trzema historiami. I to jest niewątpliwie coś istotnego i ważnego w kontekście interpretacji. Dlaczego? I zaraz pociągniemy ten wątek. Dlatego, że w rozdziale właśnie ósmym, kiedy Jezus spotyka swoich uczniów i płyną łodzią przez jezioro, Postawi im pytanie, czy nie pamiętacie, gdy rozdzieliłem te pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszy napełniliście pozostawionymi kawałkami? Dwanaście odpowiedzieli, a gdy te siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile koszy pełnych na, y, kawałków zebraliście? Odpowiedzieli siedem. Zapytał więc, jeszcze nie rozumiecie? Więc widać, że te okruchy, ten chleb i te okruchy są tutaj kluczowe w tej historii, a tak, to spotkanie z kobietą syrofenicką jest jakimś Takim, takim zwornikiem pomiędzy tymi dwoma tekstami, które je ze sobą spala i powoduje, że jesteśmy w stanie przeskoczyć z jednej do drugiej i też zrozumieć kierunki działań Jezusa. No to panowie, jak, jak, jak to interpretujecie, jak no, to czytacie? Narracja jest ważne: miejsce. Tak? Jak jest zmiana miejsca, to też nam ona coś mówi. I tutaj pan Jezus zmienia swoje położenie, idzie Tyr, Sydon. Tak? To nie są miejsca zamieszkiwałe przez Żydów, i idzie tym wybrzeżem Morza Śródziemnomorskiego, tak, aż w końcu przecina ziemię. Tutaj jest napisane, że właśnie przez dziesięciokrotnie. Mm -hmm. tak? I rozumiemy, że ta akcja tych wydarzeń, tutaj ósmy rozdział, właśnie tam rozgrywa się w tej drodze Pana Jezusa, ponieważ werset 10 ósmego rozdziału mówi, że wokół, po tym cudzie przybył w końcu do tego celu dalma, Dalmałów. Tak. I, te, I teraz y, Pan Jezus przechodzi przez, już nie ziemię takie, gdzie zamieszkają przede wszystkim... Są te osiedla, miasteczka, wioski żydowskie, tak? tylko ta ludność też pogańska. Mm. Tak? I, I tutaj pan Jezus działa, rozumiemy, wśród, wśród pogańskich. W zupełnie innym środowisku, nie? E, inne środowisko z punktu widzenia oczywiście uczniów Jezusa. No to jest e, kluczowa kwestia, nie? No bo tak się zastanawiam, oczywiście, Jezus jest Żydem, natomiast e, chyba zupełnie inaczej się na to zapatruje i mówi: Ja przychodzę dać chleb e, wszystkim. I tym na zachodnim brzegu Jeziora mm. Genezaret i tym na wschodnim brzegu i nawet tym na północy tam w tyżej Sydonie, więc przychodzi rozdaje i mówi: tego chleba jest tyle, że jeszcze zostaje tyle okruszeń, że każdy, kto by nawet bałby się, żeby dla niego nie zostało, to na pewno do niego zostanie. Mhm. I dla mnie z tym wszystkim właśnie ta, te różnice dotyczące między innymi e, cyfr czy liczb, które występują pomiędzy tymi tekstami, są bardzo znaczące. Tak? Bo Jezus też o to pyta tak? konkretnie swoich uczniów: no ile było, tyle i tyle, nie? I, I my wiemy, że właśnie w perspektywie żydowskiej liczba 12, ona jest figurą, jest obrazem pełni, całości, głównie ludu Bożego, tak? Na gruncie Starego Testamentu, czy to 12 plemion, czy potem na wzór właśnie tych 12 patriarchów i plemion jest powoływanych 12 uczniów, nie? Ale cyfra 7 na gruncie biblijnym jest, Obrazem pełni, kompletności, już niekoniecznie zawężającym się tylko i wyłącznie do tego motywu dotyczącego Izraela. Więc w, w moim zrozumieniu to jest chyba taki główny wątek w tym fragmencie, który właśnie pokazuje, że Jezus chce nauczyć swoich uczniów, że Ewangelia, chleb, który ma i generalnie on, który jest ukazywany przez ten chleb, bo o tej tożsamości czy tego chleba za chwilę powiemy więcej. To, to nie jest tylko chleb dla nas, nie? To nie jest tylko chleb, który jest tutaj, tylko tego chleba jest tyle, że wystarczy i na, i na drugą stronę. Więc w perspektywie środowiska żydowskiego, który ma jasno określoną relację względem nieżydów, to, to to są jakieś ewidentnie przełomowe kroki, które pokazują kierunki. No i co więcej, to spotkanie z kobietą sylofenicką tak naprawdę stanowi jakiegoś rodzaju punkt przejścia, nie? I ja też... Jak rozmawialiśmy sobie właśnie ostatnio tutaj z, na ten temat, t, 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 taką myśl gdzieś tutaj podzieliśmy, że czasami rozczytanie tych okoliczności, w których się znajdujemy, było dla, czy w których znajdował się Jezus, było dla niego jakimś wskazówką, jakimś kierunkowskazem do podejmowania kolejnych kroków i kolejnych działań. Na przykład, kiedy, Jezus, kiedy Jan został. Uwięziony to Jezus odszedł na północ. I teraz widzę tutaj takie spotkanie, niezwykłe spotkanie w Ewangelii Marka, spotkanie z kobietą Serofenicją poganką, która przejawia wiarę trudną do uchwycenia w środowisku żydowskim. I Jezus po tym spotkaniu, jakby nie wiem, no dostał jakiegoś rodzaju właśnie bodziec, jakby zobaczył inny etap, albo kolejny etap, i przez te wydarzenia, które tutaj się dzieją w tej Ewangelii, wprowadza swoje przesłanie już nie tylko do. Do siebie, do swoich, tak, ale, ale idzie dalej. Ten cały fragment poklejony jest jeszcze bezpośrednio z jedną historią, która pojawia się zaraz po tym spotkaniu Jezusa z kobietą sylofenicką, z tą greczynką, we fragmencie następującym czyli, no, właśnie ten tekst 31 do, 30, do 37. Przepraszam, kontekst poprzedzający ten perekopę. Sprawa czystości, 14 po 23 werset. Panowie, jakbyście mogli o tym tekście trochę powiedzieć, bo wydaje mi się, że on ma swoje znaczenie w ogóle dla też tego spojrzenia na wątek dotyczący kobiety sylofenickiej. Czyste, nieczyste. Czyste, albo, nieczyste. Albo skalane, nieskalane. Skalane, nieskalane. Jak, jak to ugryźć? Jak to zrozumieć? Znaczy, czy, są, czy są jakieś teksty szczególne z tego fragmentu, które chcielibyście podkreślić, uwypuklić, znaczy, podzielić? Wydaje mi się, że nie sposób zrozumieć tego wersetu 14 do 23 bez wersetu pierwszego e, po 13, gdzie do, dochodzi do tej konfrontacji Jezusa na początku, właśnie, e, z faryzeuszami, niektórymi uczonymi w piśmie. Tak, bo tutaj czytamy, że oni się zgromadzili wokół Jezusa, w jakiś sposób jakaś, robią jakąś inspekcję nauczania Jezusa, mm -hmm. e, dokonują. E, no właśnie tutaj oceny chyba jego służby. I pojawia się tak z Izajasza 29, trzebaście kluczowy. Czy właśnie przez Jezusa? I dalej jest. A gdy, nie, gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleby nieczystymi rękami, mhm. to znaczy nieumytymi. Albo wiemy faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrycie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów, izbanów i miednic. Czyli tutaj narrator na początku pokazuje tylko kontekst kulturowy, tak? Tutaj yy, widzimy, że faryzeusze byli tą grupą żydowskiego, takiego stronnictwa religijnego, która chciała rozszerzyć pewne zasady czystości na, na cały Izrael, na cały no, Żydów, tak? I, na cały naród żydowski. Tak, nie? na ten cały naród i domagała się tego, żeby nie tylko z perspektywy kontaktu ze świątynią, tak? Wejścia lub nie wejścia w zależności, czy jest czysty, czy nieczysty, tylko żeby ich dążeniem było, aby cały czas utrzymywać tą czystość. Mm -hmm. tak? Podczas gdy w Starym Testamencie to było tylko zarezerwana e, ta regulacja w kontekście dostępu lub jej braku do, do świątyni. Mm -hmm. tak? I tutaj pan Jezus e, jest, i jego uczniowie są oskarżeni, że robią coś niezgodnego właśnie z tą tradycją e, żydowską. Tak? I tutaj widzimy o w kontekście, że to chodzi o jakieś zanieczyszczenie się przez dotyk, gdzieś tam. E, przez kontakt z jakimiś rzeczami nieczystymi. Okej. Okay. Jak Waszym zdaniem ten fragment, te wątki, te teksty, ten problem czystości i nieczystości wiąże się z motywem spotkania z celofanicianką i właśnie z tym ukazaniem tożsamości Jezusa i planów Jezusa? No, wydaje się, że jest fundamentalny, dlatego że w myśli żydowskiej. Była taka mocna grawitacja, że to do nas mają przyjść inne narody, i jakby dołączyć się do Izraela, i stać się Żydami, i przyjąć to wszystko. No i wtedy faktycznie mogliby wielbić Boga również z nami, tak, gdyby przeszli ten cały proces. Chociaż na pewno były jakieś różne szkoły, jak do tego miało dojść. Tutaj Jezus jednak. Tak? Wydaje się, nigdy nie było coś pojedyncze, tak, zacząć tak. mnogość okay. głosów i zdań i opinii. No, 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 no więc właśnie myślę, że w adwentyzmie też tak jest. <noise> Idziemy te, tą linią dobrze wytyczoną już przez starszych braci. Nie, nie zawsze to jest dobre dla nas, ale dla tradycji dobre. Więc wracamy. Jezus pokazuje, że pokazuje jakby swoją czystość jako przekształcającą transformującą tą tak zwaną nieczystość. Mm -hmm. Tak jak było z że dotknął się go, choć nie powinien. On się nie boi, czy on się stanie nieczysty. On nie ma się czego bać, bo jest ponad tym wszystkim. To on oczyszcza. Tak samo tutaj nie ma problemu z tym, że on idzie do tyru. Nie, że tyr przychodzi do niego. Albo, że on idzie do dekapolis. Mhm. Dlatego właśnie, że w myśli Królestwa Bożego, które Jezus uobecnia i ucieleśnia, jakby swoją osobą, mówi w 15 wersecie, nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wychodząc w wchodząc w niego, mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. E a Jezus, jak wiemy, był czysty i w środku, więc hmm. nic z zewnątrz nie mogło go skalać ponieważ on sam był święty i tym, który uświęca. I nie czekał, aż ktoś się z zreflektuje z i przyjdzie do niego, tylko on wychodzi, jakby bierze na siebie tę ich nieczystość. I to jest jakby podwójnie ciekawe, tak? Z jednej strony, bo tutaj jest konkretny zarzut przeciwko niemu i jego uczniom i on to odpiera, mówiąc, że oni ustanawiają swoje nauki, a bożych zasad i praw się nie trzymają, mhm. tak? I tutaj... Dokładnie jest mowa o tym, co no, nie występuje w Starym Testamencie, tak? czyli to, że ktoś przez dotyk może być zanieczyszczony yy, yy, przez asocjację tak? mm -hmm. i, i, i dlatego trzeba umyć ręce, żeby zjeść yy, pokarm i że ten pokarm może się zanieczyścić. Tak? Panie pan Jezus mówi, nie, nie ma czegoś takiego, ale z drugiej strony też właśnie jest pokazane ten, 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 to, że, że to się przykłada też na to, że pan Jezus właśnie wchodzi do pogan, idzie. Między nimi, tak? I, i pokazuje, że, że jest możliwość, coś im dać. Tak? Chociaż no, początkowo tutaj ta niewiasta to musi nieźle się naprosić, tak? Ale, ale efekt jest naprawdę, no tutaj cudowny, znaczący, tak? Nie, y tylko, nie tylko się naprosić, ale wydaje mi się, że no, jest to dobra lekcja dla uczniów a poza mhm. tym ciekawe jest to, że Jezus y, daje się wmanewrować w taką, w taką mhm. polemikę, z której mu, ostatecznie musi poddać się, to znaczy mhm. przyznać rację y, s, swojej rozmówczyni. Więc to też jest jakby cecha dobrego nauczyciela, żeby czasami wejść y, w jakąś, y, jakiś dialog, y, nawet jeśli mamy przyjąć stanowisko, które zaraz będzie obalone, po to, żeby uczeń mógł właśnie niejako przerosnąć mistrza. Mhm. Więc można powiedzieć, że tutaj no co prawda wiadomo, że kobieta nie przerasta Jezusa, ale myślę, że jego uczniów to przynajmniej dwa razy. <grym> <grym> no <grym> może. Słuchajcie, w, w piątym rozdziale, w osiemnastym wersecie, czyli w historii dotyczącej uwolnienia człowieka z Legionu demonów. Jest ten motyw właśnie tego złamania norm że tak powiem, tajemnicy mesjańskiej, sekretu mesjańskiego Ewangelii Marka, gdzie Jezus wsiadłszy do łodzi, właśnie mówi do opętanego, który usilnie prosił go o to, żeby mógł z nim razem pojechać, że: No nie, ty wracaj do swoich, do swojego domu i opowiedz, jak wiele Pan dla Ciebie zrobił i jak okazał ci miłosierdzie. Odszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolis, jak wiele Jezus dla niego uczynił. Wszyscy zaś nie mogli wyjść z podziwu, nie? I to jest, no wspomnieliśmy właśnie między innymi o tym, że, że to jest taki, że tak powiem, nowy bukłak, tak? Czyli tutaj nie ma tych wszystkich założeń, tych, tych przedsądów, tych, tych negatywnych stereotypów, które pojawiają się w środowisku żydowskim z tego względu, Jezus mówi o tym, żeby poszedł i opowiadał. I też widzimy, że właśnie kiedy Jezus wraca do dekapolu, to tak naprawdę tam jest mnóstwo ludzi, którzy jest got są gotowi na to, żeby się z nim spotkać. Jak patrzę sobie na te dwa wątki na ten mot motyw dotyczący chleba dla jednych, chleba dla drugich, tak o gotowości jednej, gotowości drugich, gotowości bycia z jednymi, bycia z drugimi, gotowości do tego, żeby ze sobą w jakimś sensie no, ludzi łączyć przez Ewangelię, to panowie. Co my dzisiaj w XXI wieku, jako powiedzmy kościół, który funkcjonuje w już w nieco innych warunkach kulturowo-środowiskowych, ale czasami być może z tendencją do popadania w podobne stereotypy, mechanizmy albo tradycje, jesteśmy się w stanie nauczyć z tych lekcji? Jak sądzicie? Niewiele. <laughs> ze względu na co? Na no naszą słabość w po, ze, ze względu po, na to, że jesteśmy bo... otępiały, nie czuli, serca były, są nasze nieczułe? Na pewno. Inaczej byśmy tu nie siedzieli, i nie rozmawiali. O no tym. dobrze, więc czego Twoim zdaniem m, powinniśmy się nauczyć, jeśli, e, jeśli coś z tej Ewangelii ma wynikać dla naszego dzisiejszego kontekstu? A nie tylko zrozumienie tego, co było kiedyś, i jak to Jezus próbował redefiniować myślenie e, Żydów o tożsamości mesjańskiej w ogóle i o relacji do nieżydów? Myślę, że to każdy też sam może zadać sobie to pytanie e, odnośnie jakie są mury między nimi a innymi ludźmi, tak? Do jakich ludzi czuję jakąś, nie wiem, odrazę albo właśnie jakiś y, dystans albo po prostu y, nie czuję, że, że oni są odbiorcami Ewangelii, że oni mogliby być, tak? <śmany> y y y, o, o, o jakimiś odbiorcami Ewangelii. Że, chleb, jakieś, że, że chleb, chleb nie jest dla nich, chleb jest dla nas, chleb nie jest dla nich. Albo że nie są pierwszymi odbiorcami pierwszym nie, nie w znaczeniu historycznym, chronologicznym, mm -hmm. tylko jakby e, logicznym, takim jakim? domniemanymi. E, tak, albo takim no, rangi, mm -hmm. e, że, że ona mówi: no tak, e, okruchych się chociaż należą psu. Mój pies by to potwierdził, e, więc, e, więc wchodzi w tę rolę. No, ale Jezus nie sądzę, że takie ma myślenie. Raczej tak przedstawia tę scenę właśnie dla uczniów i właśnie, żeby wykazać jej wiarę. Natomiast, czy ci, którzy słuchali go w Decapolis, byli jakoś przez Jezusa odbierani jako drugiej kategorii? Że poszedł do nich jako w, dru w drugiej kolejności, to byli w drugiej kategorii? Czy ten chleb był gorszy? Albo, że go zabrakło? Albo, że. że że, nie wiem, że, że, że się nie najedli. Chleb, chleb był też sam, ten sam, tak? I, e, że tak powiem, resztki były w jednym i drugim przypadku? No, nawet zastanawiam się, bo tutaj jest, na, jak jest te pierwsze nakarmienie, to mamy te 12 koszy okruchów i dalej jest napisane e, i nieco z ryb zostało jeszcze. I potem jest napisane, właśnie że w tym drugim mhm. nakarmieniu, że mają e, no, kilka tych, siedem tych chlebów i no, kilka rybek. To, tak jakby to te kilka rybek to były te, które zostały z tego wcześniejszego. Tak jakby. Myślę, że to jest zabieg też narratora, że on się skupia naszą uwagę na chlebach, a nie na rybach. Aha. Ale z drugiej strony właśnie już po tym nakarmieniu już nie zostaje w ogóle rybek. Mhm. Tylko same chleby, te siedem koszy. Tak? I już jest totalny fokus tylko na chlebie. Na no to prawda. Mhm. Mamy problem z takim skoncentrowaniem się na zachowaniu tożsamości, cokolwiek to znaczy, Um, o jakoś zbudowaniu tego, kim ja jestem, ja jako człowiek jeden, ale też jest tożsamość wspólnotowa, my jako grupa jakaś czy narodowościowa, czy religijna, później umocowaniu tego, obwarowaniu i ewentualnie jakimś y, dołączaniu nowych zasadami, ob, opracowaniu zasad. Na dołączam. pewno zasad, oczywiście, zasady są najważniejsze, więc y, jest to bardzo trudne, żeby ktoś się później tam przedarł do tego y, podwójnie chronionego muru. Y -hmm. y, natomiast Jezusa widzimy tutaj jako ten, który w ogóle y, o, on jest tą tożsamością. On opuszcza te mury i mówi, te nie mury stanowią o tej tożsamości, do której ktoś się ma przyłączać, tylko obecność tego, który daje chleb. Mhm. Więc yy, w, w judaizmie był podział na, te, yy, na różne yy, zwyczaje, które mogą zanieczyścić, i w różnych religiach występują podobne podziały, które właśnie mają oddzielić kastę od kasty, plemię od plemienia, czy wyznawców jednej religii od drugiej religii. Tutaj Jezus pokazuje, że oni są tak samo odbiorcami, i to w naszym, jakby, takim przypadku dzisiejszym, współczesnym, no ja się zastanawiam, czy byśmy potraktowali równie uprawnionych chrześcijan, którym objawia się Jezus, powiedzmy, na Półwyspie Indyjskim. Czy indochinskim, że im się objawia Jezus i wprowadza ich w Ewangelię. My w tym nie mamy uczestnictwa i mówimy, oni są równie chrześcijanami, takimi jak my, chociaż nie mieli żadnych lekcji biblijnych, nie czytali naszej literatury. Albo na przykład jest jakiś inny kościół, który zaczyna przestrzegać dekalogu i objawia się w nim prorok. Czy byśmy powiedzieli, to też jest kościół ostatków? Mhm. No właśnie, wydaje Gdyby mi się, że, się że, oklizmu, że, to jest, że to jest ogromna trudność dotycząca y, y, takiej, takie, takiego ekskluzowizmu religijnego, czy takiego poczucia wyjątkowości, która, no powiedzmy, nie wiem, no, ewidentnie pojawia się w kontekście Izraela, że, że był to naród wyjątkowy i szczególny, bo został wybrany, tak? Natomiast Wydaje się, że ten mechanizm nie zadziałał w jakimś konstruktywnym wymiarze, w zakresie właśnie też jednoczesnej otwartości na, na drugiego człowieka, ale wręcz odwrotnie poprzez po prostu separowanie się i dystans. I tutaj widzimy, że, że, że jest konieczność jakby zrewidowania, zmiany tego myślenia i pokazania, że no właśnie Mesjasz Izraela to jest Mesjasz, który jest nie jest ekskluzywny, tylko jest inkluzywny, jest włączający, jest otwarty, jest dla jednych i dla drugich, chleb jest dla tych i chleb jest dla tych. i kompletnie, w całości, bez żadnych ograniczeń czy limitów. I to jest na pewno przesłanie Ewangelii. Czasami ono bywa określane też jako katecheza zawstydzenia, zwłaszcza zawstydzenia w stosunku do, do, do uczniów, tak, którzy po prostu muszą się konfrontować z, z postawami wiary tych, którzy nie są z nich, tak? po to, żeby zostać w jakimś sensie zawstydzeni i, yy, i koniecznie muszą przemyśleć po prostu swoje własne doświadczenie wiary, to kim są, w jaki sposób są i tak dalej, co oczywiście zajmie im jeszcze szereg lat, to dzieje apostolskie nam to pokażą, ale mimo wszystko widać, że Jezus po prostu próbuje na tym etapie już te mury kruszyć po to, żeby właśnie yy, wiara w Mesjasza Izraela nie stała się, nie, nie zatrzymała się w palestyńskiej wiosce. Nie, tylko stała się po prostu czymś dynamicznym, co jest, będzie w stanie w zakresie tego królestwa Bożego obejmować kolejnych ludzi, niezależnie tego, z jakich kontekstów y, są. Ja mam jeszcze dwa pytania, dwa wątki, które chciałbym y, poruszyć z wami, bo mamy tutaj y, motyw dotyczący właśnie tych dwóch y, znaków, czy cudów, które się pojawiają. Jeden dotyczący y, uzdrowienia człowieka, który y, który był niemową. To jest fragment Ewangelii Marka 7:31 po 37. I drugi bardzo podobny z pewnych względów fragment, ponieważ też dzieje się w nim coś takiego dziwnego, szczególnego w tym procesie uzdrowienia człowieka. Fragment ósmy rozdział 22 wiersz po 26. Czyli mamy motyw dotyczący głuchoniemego, prośba, aby położył na niego rękę, on wziął go na stronę, zdalał tłumu, włożył swoje palce w jego uszy, splunął, dotknął jego języka, po czym powiedział efata, tak, no i oczywiście tam też będziemy mieli ten nakaz, nakazał mu milczenie w tej sprawie, im bardziej nakazywał, on tym szerzej rozgłaszał, no to już widzimy, że takie rzeczy się działy, ale generalnie tu mamy jeden znak i potem drugi uzdrowienie niewidomego, który, które miało miejsce w Betside. My ten tekst omówimy jeszcze sobie później, szerzej, więcej, ale te dwa wydarzenia na pewno mają swoje znaczenie w kontekście tego, co dotyczy uczniów i cytatu biblijnego, który jest tutaj przywołany w rozdziale ósmym właśnie w czasie tego spotkania w Łodzi. No ja myślę, że na pewno ta kwestia z, związana z ucznią mi będzie pociągnięta na następnym mm -hmm. studium, gdzie będzie pełniej. będziemy pełniej opisywać to, ale wydaje mi się, że jak to się ma do dzisiejszego studium, e, ta postawa uczniów i ta krytyka faryzeuszy, tak? że Pan Jezus pokazuje, że z wnętrza płyną te, te złe rzeczy, tak? podczas gdy faryzeusze tak właśnie atakują go i oni mają tą tendencję do separ separatystyczne, uh -huh. takie tendencje do jeszcze oddzielania się od ludzi, od dokładania przykazań, jakichś swoich halachicznych przepisów. Tak, uh -huh. e y I, I Pan Jezus właśnie tutaj komentując mówi, chytrze uchylacie przykazania Boże, a naukę swoją, żeby naukę swoją zachować. I to uh -huh. jest na tym poziomie tej konfrontacji Jezusa z faryzeuszami, tutaj widzimy E, właśnie ten wątek, tak? Natomiast te, e, te, te, te uzdrowienia ślepych, one tak zahaczają. tak? On tak Ewangelista Marek tak wiąże mm -hmm. pewne motywy ze sobą, i one, one przechodzą jak takimi nićmi e, zszy, zszyte, tak? I... No tak, bo to wiadomo, że te historie się na siebie nachodzą, i one budują też dalszą narrację, tak? tak. I ją po prostu rozwijają, e, no to w takim układzie może jeszcze jeden temat, taki podsumowujący całość, bo widzimy, jak jaką rolę spełniają te historie o chlebach w zakresie pewnej, pewnego procesu ukrywania, odsłaniania tożsamości Jezusa w zakresie jego planów, celów i zakresu wpływów, który Tutaj się pojawia, ale ten fragment, do którego już odwoływałem się wcześniej, czyli 6.52, że uczniowie boją się na jeziorze, ponieważ nie zrozumieli tego, co dotyczyło chlebów, czyli to, o czym rozmawiamy, co się pojawiło w kontekście pierwszej perykopy, wiąże się z takim tekstem, gdzie Jezus wychodzi, widzi wielki tłum. I lituje się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza, a potem zaczął ich uczyć wielu rzeczy. Tak? Więc to jest motyw, w którym kontekst poprzedzający właśnie to pierwsze rozmnożenie, i to rozmnożenie ma być ukazaniem pewnej tożsamości Jezusa. Jak spojrzymy sobie na pierwsze teksty, w których będziemy czytać o tym, że Jezus bierze ich na miejsce pustynne I tam na tym miejscu pustynnym dokonuje rozmnożenia, właśnie chleba, czy karmi po prostu głodnych, a potem będziemy mieli Jezusa chodzącego po wodzie, i potem w tej kolejnej odsłonie widzimy rozmnożenie chleba dla czterech tysięcy i znowu Jezusa, który znajduje się na wodzie, to mamy pewną paralelę tych dwóch historii. To panowie, w jaki sposób w waszej perspektywie właśnie te historie dotyczące rozmnożenia chleba w tym miejscu pustynnym rzutują, w zakresie zrozumienia tożsamości tego, z kim mają do czynienia ci, którzy płyną z Jezusem inaczej, którzy, którzy siedząc w łodzi po prostu spotykają Jezusa na, na jeziorze. Jak kim łodzi, on jest? Jak w łodzi, to może ja coś powiem. To konrad z łodzi, nie? Także. Tak. W jednym i w drugim przypadku no, nie rozumiem tego. No nie rozumiem. Ewidentnie, ewidentnie, ewidentnie nie rozumiem. W jednym i w drugim <noise> przypadku jakby boją się o swoje życie. Ale gdyby zrozumieli, to by się nie bali, więc co mogli zrozumieć o nim? Pewnie to, co mogli zrozumieć, to zrozumieli. Dobrze, to zapytam inaczej. To jest opowiadanie, które post factum jest skierowane do czytelników, słuchaczy. Co czytelnicy, słuchacze mają zrozumieć z tego tekstu na temat tożsamości Jezusa, po to, żeby się nie bać? że on jest królem, tak? że on jest tym pasterzem, który o nich zadba. Mm -hmm. tak? pan Jezus mówi, że zobaczył na nich jak, jak owce, które nie mają pasterza, on jest tym pasterzem, który o nich zadba, on jest tym, który prowadzi. Tutaj ten motyw niezrozumienia się przewija. Praktycznie mm -hmm. w każda, prawie każda tutaj z tapery kopa tak, element wątek, jeszcze nie rozumiecie, albo nie mm -hmm. rozumiecie jeszcze, y, albo stwierdzenie, albo pytanie, i, I ten motyw, gdzie oni są tymi obserwatorami tego wszystkiego jakoś jeszcze im nie klika w głowie, o co chodzi. Mm -hmm. e, natomiast Pan Jezus tutaj jest ukazany jako ten opiekun, jako ten, który jest tym przywódcą, wchodzi w tą rolę, dba o lud, dostrzega potrzeby, odpowiada, y, rozstrzyga pewne spory, y, tak, jak mm -hmm. król, który, y, który rozsądza pewne kwestie. Y, także, y, który nawet y, leczy, leczy, opatruje, tak jak pasterz, który jakaś owieczka jest zraniona, mm -hmm. tak? Skaleczona. Nie. Więc pan Jezus tutaj się pokazuje jako ten król Izraela, ten obiecany Tak, to jest niewątpliwie to jest, to jest ważny wątek, tak? bo na gruncie starotestamentowym te wypowiedzi, te frazy jak owce bez pasterza, to się pojawia w wielu kontekstach, W księdzach Kronik, w księgach królewskich i tak dalej, chyba w księdze Jozłego, ile też dobrze pamiętam, Zahiela. gdzie jest mowa właśnie o tym, że, że lud, który jest pozbawiony mądrego, silnego przywódca, są jak owce bez pasterza. Kontekst bezpośrednio poprzedzający tę wypowiedź jest taki, że Herod jest odpowiedzialny za śmierć Jana Chrzciciela, więc widzimy, że przywódca w ogóle nie spełnia swojego. To jest słaby człowiek, którym rządzi po prostu dziewczyna, młoda dziewczyna, która ma swoje zachcianki i kontekst, konsekwencje tego matkę są matkę, takie, jakie, jakie są. Więc widać, że po prostu to jest słaby lider, tak? Jezus widzi to wszystko, co się dzieje, patrzy na tych ludzi, żali się, że to jest taki punkt, więc on po prostu spełnia tę rolę. Wchodzi w rolę, która jest potrzebna. Ale z drugiej strony jest jeszcze tutaj taki motyw dotyczący właśnie tego stwierdzenia, miejsce, no nie Niektóre tłumaczenia, niektóre przekłady oddają to, że miejsce to jest puste, godzina późna. To, gdzie się dokona, to rozmnożenie chleba w pierwszym przypadku. W tekście greckim tam się pojawia takie stwierdzenie Eremostopos, gdzie te, generalnie to ten termin Eremia będzie oznaczał nam pustynię, nie? Więc. Ciekawe, ciekawe w tym wszystkim jest to, że kiedybyśmy się znaleźli, że tak powiem, na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, no to, to żadnej pustyni tam nie znajdziemy, tak? Ale narrator w jakimś sensie stylizuje nam, obrazuje nam ten, ten motyw tego rozmnożenia na kształt pustynny, żeby to nakarmienie to rozmnożenie chleba w takich okolicznościach się dokonało. W tym zakresie, jaki jeszcze obraz dotyczący tożsamości Jezusa wyłania się z tego, z to jak tego tekstu? Jak jachwę, który karmił Izraela na pustyni, tak? Podczas wyprowadzenia y, z niewoli egipskiej. Y, pan Jezus tutaj wchodzi w tą samą y, funkcję, tak? Mhm. Więc gdyby uczniowie zobaczyli w, w rozmnożeniu chleba tożsamość Jezusa taką, jak objawił im Bóg... Y, Jaką objawił Bóg Izraelowi na gruncie starotestamentowym jako pan swojego ludu, to nie mieliby obawy, nie baliby się po prostu tego wszystkiego, co, co się działo na, 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 na jeziorze. Też ciekawe, że zaraz no, kontekst starotestamentowy, też nam to ciekawie pokazuje tak, bo przed 16 rozdziałem Księgi Wyjścia jest rozdział 14-15, gdzie jest opisane przeprowadzenie przez, przez wodę Morza Sitowia, czy tak zwanego Morza Czerwonego, tak, Czerwonego, jakkolwiek by je zwać. Więc widzimy, że te relacje pomiędzy Starym Testamentem, Eksodusem Starotestamentowym i tu znowu nawiązanie do początku, do pierwszych wersetów Ewangelii według świętego Marka, gdzie mieliśmy te odniesienia właśnie do tego powrotu, do tego Eksodusu, one będą nam tutaj wracały i ta tożsamość Jezusa jest odkrywana jako jako mesjańskiego króla, jako Yahweh, jako który wyprowadzał właśnie naród z niewoli, nie? Więc być może i w naszym przypadku, gdybyśmy no właśnie, mieli więcej takiej ufności, tej świadomości tego, kim jest Jezus, w niektórych sytuacjach nie mielibyśmy obaw przed tym, co jest naszą przyszłością, co się będzie wiązało z naszym życiem i z naszym doświadczeniem. I może tym optymistycznym akcentem, plaga much, to która była plaga egipska, bo nie, nie, nie pamiętam, teraz mucha nam tak. tutaj. Y, y, Chyba Przedeż, kolejny motyw Eksodusu, ko, który nam tutaj się wydziera w Ewangelię Marka. Albo stworzenie świata <noise> z chaosu, <noise> z chaosu <m> muchy. <noise> w tym chaosie jest porządek, którego my nie znamy też. Sumarycznie, y, 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 ko, ko, kończąc nasze, nasze dzisiejsze studium, no widzimy właśnie, że te, ta sekcja chlebów ma dużo nam do powiedzenia, odsłania tożsamość Jezusa na różnych warunkach, i jednocześnie jest znowu wprowadzeniem, jakimś początkiem, który dopełni się na pewnym etapie, bo mamy łącznie siedem opowiadań w Ewangelii Marka, które by nam, nam się wiązały z motywem chleba. Sześć znajduje się właśnie w tej sekcji chlebów, tutaj 6, 35, 8, 21, ale ostatnie, ostatnia historia to będzie historia w czasie święta chleba, czyli święto prześników, kiedy Jezus pójdzie do Jerozolimy po to, żeby oddać swoje życie i tam chyba to zwieńczenie będzie miało miejsce. Więc tutaj mamy, że tak powiem, to ukorzenienie, umocowanie, ale to dopełnienie będziemy mieli w przyszłości i tym się jeszcze będziemy zajmować w Ewangelii Marka, więc cieszę się, że do tych wątków jeszcze wrócimy. No cóż, krótka modlitwa, Mateusz, możesz? Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że mogliśmy przeczytać o tym, że Ty stawiasz się w roli tego zapowiadanego Mesjasza, tego władcy, tego, który wchodzi w miejsce, w którym właśnie brakuje pasterza i i ludzie są jak owce, które nie mają Go. Dziękujemy Ci, że Ty możesz być tym, który nas poprowadzi, tym, który zabezpieczy nasze potrzeby, tym, który e, też będzie rozwiązaniem na nasze niezrozumienie. E, prosimy Cię, abyś Ty właśnie prowadził nas, wszystkich słuchaczy, e, abyśmy właśnie w Tobie mieli naszego pasterza. W Twoim imieniu się modlimy. Amen. Amen. Amen.